Zdecydowana odpowiedź Solidarnej Polski na atak jourowej. Solidarna Polska zaapelowała do wiceszefowej KEN, aby wycofała się z wypowiedzi w sprawie mechanizmu praworządności. Politycy Solidarnej Polski, w tym rzecznik partii Jacek Ozdoba i poseł Mariusz Gosek, zaapelowali do wiceszefowej KEWR jourowej, aby wycofała się ze swoich wypowiedzi dla Politico Playbook w sprawie mechanizmu praworządności. Słowa jourowej określili jako element szantażu na Polskę. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová w opublikowanym w piątek na portalu Politico Playbook zapowiedziała, że przygotowania do uruchomienia mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu zależnego od przestrzegania praworządności są zbyt zaawansowane, aby KE z nich nie skorzystała. Przygotowania do uruchomienia warunku praworządności są zbyt zaawansowane, abyśmy z nich nie skorzystali, powiedziała Politico Playbook, wiceszefowa KE. Pociąg toczy się już z dużą prędkością i nie da się go zatrzymać, dodała jourowa. Według portalu Politico, mechanizm mógłby zostać uruchomiony wobec Polski i Węgier jeszcze przed 25 października, kiedy to planowane jest posiedzenie Komisji do spraw kontroli budżetu Parlamentu Europejskiego. Rzecznik Solidarnej Polski i wiceszef resortu klimatu Jacek Ozdoba w sobotę na konferencji prasowej określił wypowiedzi jourowej jako skandaliczne i przekraczające prawo oraz dobre obyczaje. To element szantażu, który ma wywierać presję na Polskę. Można sparafrazować plus dać małpę brzytwę i nie wiadomo, co z nią zrobi plus. I tak się też dzieje z tak zwany praworządnością. Widzimy, że ten mechanizm, który miał się nie pojawiać, nagle się pojawia i Polska staje się elementem szantażu, rozgrywki politycznej, mówił Ozdoba. To nie mieści się w ramach żadnych reguł prawnych, polityki traktatowej, żadnych reguł, które obowiązuje Unia Europejska. To nie tylko antyeuropejskie, ale i nieprzyzwoite, ocenił. Solidarna Polska podczas negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 sprzeciwiała się mechanizmowi warunkowości wypłat środków z budżetu, który miałby zależeć od przestrzegania praworządności. Politycy ugrupowania Zbigniewa Ziobry wzywali wówczas premiera Mateusza Morawieckiego do zawetowania budżetu. Rzecznik Solidarnej Polski stwierdził, że słowa jourowej pokazują nieobliczalność Komisji Europejskiej. Poseł Mariusz Gosek również ocenił wypowiedź wiceszefowej KE jako skandaliczną. Apelujemy do pani komisarz Věry Jourovej, żeby wycofała się z tych słów, mówił. Poseł ugrupowania Zbigniewa Ziobry, Jan Kanthak, działania KE Jourovej określił jako zamach polityczny na Polskę, w kontekście domagania się wycofania przez premiera wniosku z TK w sprawie prymatu polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem Unia Europejska. Według posła Mariusza Kałużnego, wypowiedź jourowej nie ma źródeł merytorycznych, a polityczne. W tym pociągu siedzi nie tylko pani jourowa, ale maszynistą jest pani Merkel i ona ma pomocników niestety z Polski w osobie pana Tuska, pana Sikorskiego, którzy dosypują polski węgiel, który przy okazji niszczą, aby ta lokomotywa parła na Polskę, mówił Kałużny. Potrzeba stanowczej reakcji, żeby ten pędzący niemiecki pociąg zatrzymać i obronić suwerenność Polski, dodał. Wiceszefowa KE w wypowiedzi dla Politico Playbook zapewniała, że nie chce karać zwykłych polskich obywateli. Cokolwiek robię w Polsce, mam na uwadze, że co najmniej połowa populacji popiera wartości Unia Europejska, powiedziała jourowa. Odniosła się również do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN. Kamienie milowe będą opierać się na orzeczeniu TSUE, co oznacza, że Polska Izba Dyscyplinarna musi zaprzestać wszelkich działań, a Warszawa powinna zreformować Izbę, stwierdziła wiceszefowa KE.